Częstuj się. Dzięki. Czemu to z jednej strony jest takie ostre, a z drugiej nie? W sumie wszystko ma dwie strony. Wiesz, nawet ludzie są spokojni i zwariowani. W ogóle śmiesznie byłoby tak robić, że jedną rzecz robisz spokojnie, a drugą zwariowanie. W sumie kto ci broni? To mogłoby być ciekawe. Cześć, babciu. Cześć, Nusiu, dobrze cię widzieć. A Nusiu, czy mógłbyś mi jeszcze... Babciu, jedziemy na miasto. Przemuś, to już nie te lata. Ale o czym ty mówisz? Później będę miał wykład na święta, że trzeba korzystać z życia póki młody. Chodź. No dawaj, babciu. Babciu, uważaj! Wszystko okej, jestem cała. Jeszcze troszeczkę. Już możesz zobaczyć. Przemek. Sam to wymyśliłeś? Jest przepięknie. Jeszcze będzie okazja i zabiorę cię do takiej prawdziwej restauracji. No co ty? Przecież jest cudownie. To skoro już tak sobie rozmawiamy, jest przyjemnie, to może opowiesz mi coś więcej o sobie. Na przykład, czym się interesujesz, albo co lubisz w facetach. No wiesz, tak, żeby się lepiej poznać trochę. Wiesz co? Jestem na trzecim roku iberystyki i fascynuje mnie ta kultura. A jeśli chodzi o facetów, to chyba najbardziej cenię sobie spontaniczność. Wiesz co, zaraz wracam. Seniorita, czy ktoś tu zamawiał koncerto? Oj, Przemek, ale to będzie cringe. Ale to będzie nasz cringe, wspólny cringe. I can be your hero. Wreszcie chill. Nie no, tak się nie da. Mam pomysł. Hej, możemy dołączyć. Jasne, ja zapraszam, dawajcie. Dzięki. Paulina. Cześć. O, tato, właśnie cię szukałem. Słuchaj, bo niedługo jest moja 18. Tak sobie pomyślałem, że zamiast kupować mi prezent, to może byś mi prawo jazdy opłacił, co? Ciekawa propozycja, ale co ja z tego będę miał? Możemy się tak umówić.
Jak zdam prawko, to cię będę codziennie woził do pracy rano. Cwanie, synek, cwanie. Ale wiesz, że do końca roku mam home office. Nie ze mną te numery. No szkoda. A już kask kupiłem. Kask? Jaki kask? No kask, no na motor potrzebuję mieć kask. Motor? Zapomnij chłopcu, motor se wymyśliło. Prawo jazdy na samochód robisz. Osobiście tego dopilnuję. Dawaj mi na miarę na tą szkołę jazdy. Zapłacę, zapiszę, żebym miał pewność. Motor. Jazda się uczyć znaków drogowych. Tak sobie życzysz, tato. Hejka! Pobiegałabym jutro, idziesz ze mną? Hejka, pewnie. Czemu nie? Super! Myślałam, że będzie cię ciężko namówić. Mnie? No co ty? Dla mnie to jest zawsze czysta przyjemność. Okej, no to do jutra. Pa, pa! Pa, pa! No to ładnie. Zapowiada się jutro umieranko na zakwasy. Chociaż... Z drugiej strony powiedziała... Pobiegałabym. Żyła ja, nie my. Dawaj, Pauli, jeszcze tylko troszeczkę i jakiś kilometr. Nienawidzę cię czasami, wiesz? Daj spokój, wystarczy dokładnie precyzować zdania. Nie było mowy o wspólnym treningu. Ja za to bawię się naprawdę świetnie, dawaj. Hej. Hejka. Przyniosłam Sławki. Jasne. O, robisz zadania z chemii? Kiedyś byłam z tego dobra. Pomóc ci? W tym jednym możesz, nie rozumiem tego zadania, jak obliczyć ten wzór na reakcję. Mhm. Zobacz, tutaj masz wodorotlenek, tak? Tak. I teraz to przenosisz tutaj. Już rozumiem, no. A pomogłabyś mi z tymi zadaniami, bo to na bank będzie na ocenę. A może by tak, zamiast na teorii, skupić się na praktyce. Okej. I teraz do sody oczyszczonej dodajesz odrobinę tego. I reakcja chemiczna sprawi, że wybuchnie piana. Wow. No teraz na pewno będziesz miał piątkę. Ale ty sprzątasz. Dlaczego ja? No, to chyba twój pokój, prawda? No prawda. Grazie za obejrzenie tego odcinka do końca. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Jak widzieliście, partnerem tego odcinka była marka Maretti, znana ze swojej bruschetti. Napiszcie koniecznie w komentarzu, jak nazwalibyście zespół, który wygląda tak jak my teraz. Widzimy się jak zwykle za tydzień, a może nawet i szybciej. Adios, amigos. Ćwiczyłem. Pa, pa. Ciao.